przed rozpoczęciem uwalniania osoby poszkodowanej pojazd musi zostać ustabilizowany klinami. Właśnie to jest wykonywane. Równocześnie została rozwinięta linia gaśnicza, która w sytuacji, gdy powstał pożar, pozwoli szybko go ugasić i mogę zagrożenia dla osoby uwięzionej w pojeździe. Tego nie było. Te słowa nie padły. Nikt nie widział. Dowódca akcji nawiązał już kontakt z osobą poszkodowaną. Nie ma tak człowieka. No nie, człowiek. Kto to jest? No nie,